Witajcie. Mamy teraz przed sobą kolonię Campanopsis niperdia. Nie poświęcaliśmy temu gatunkowi wcześniej uwagi i nie powstał żaden odcinek. Kolonia licząca tutaj 8 osobników została 2 dni temu wyciągnięta z lodówki. Już jest po 8-tygodniowej hibernacji. No jak widać, kolonia ma się dobrze. Dosyć pokaźny tutaj zbiór jaj, lat jeszcze nie ma ani żadnych poczwarek, czyli widać, że wszystko zostało przeobrażone jeszcze w zeszłym roku, albo co gorsza, larwy zostały zjedzone z braku pożywienia. No tutaj jestem dobrej myśli, że wszystko się wykluło. I cały tutaj ten oddział naszych robotników jest po prostu z jednego sezonu. Czy 8 mrówek to jest dobry wynik? No myślę, że dla Ligi Niperdi to jest taki umiarkowanie dobry. Widziałem kolonie, które mają po 2, po 3 robotnice. No kilka kolonii, które jeszcze przebywa w lodówce, to liczy około 4-5 robotnic i uważam, że to jest średnia. No 8 to jest ciut powyżej średniej. No, generalnie jestem zadowolony. No, patrząc na tutaj rezerwę jaj, należałoby się spodziewać, że w ciągu 1,5-2 miesięcy kolonia znacznie zwiększy liczebność. No, wyciągnęliśmy tutaj kolonię z osłonki i podaliśmy jej Sharona. No zobaczymy, na ile ludzki będą zainteresowane tą formą pożywienia. Ustawimy sobie kamerę i nagranie. I jeżeli ludzki tylko skuszą się na ten owoc, to na pewno to zobaczycie. Jeżeli nie, kończymy nagranie. Trzymajcie się pod nagraniem. Minęło kilkanaście minut, próbowałem poruszyć nieznacznie kolonią. Mrówki tutaj nie wykazały większego zaniepokojenia, większość skupia się wokół królowej. Zajmuje się tutaj jajkami. No, żadne z nich nie są jakoś tutaj specjalnie zainteresowane przemieszczeniem się po tej probówce i spróbowanie dostarczonego im tutaj owocu Sharona. No i myślę, że na tym etapie zakończymy naszą przygodę, przynajmniej z tym gatunkiem na dzisiaj. A póki co trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.